Z wielką radością witam dzisiaj na kanale ponownie lekarzy, braci rodzeń, Mateusza i Łukasza. Witajcie. Cześć, witamy serdecznie. Witamy serdecznie wszystkich. Słuchajcie, cieszę się ogromnie, że się zgodziliście na dzisiejszą rozmowę i że tak prężnie działacie w Polsce, bo w Polsce nam brakuje lekarzy, którzy mówią takie rzeczy jak wy. To, co jeszcze jest moim zdaniem dodatkowym, niesamowitym plusem w moim przekonaniu, to jest to, że to, o czym wy mówicie, praktykujecie. Macie nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną, także wiecie, o czym mówicie. A dzisiejszy temat, na który chciałabym bardzo porozmawiać, jest takim gorącym tematem wśród ludzi na dietach w ogóle niskowęglowodanowych i bardzo wiele osób się jest przerażonych, szczególnie gdy idą na pierwsze badania po jakimś czasie, na przykład na diecie keto czy carnivore, czy po prostu na niskowęglowodanowej. Ponieważ cholesterol szybuje do góry i wiele osób też rezygnuje z tego powodu. A jeszcze problemem dodatkowym jest to, że gdy idziemy do lekarza, to lekarz albo chce przepisać statyny, jak mamy szczęście, to nie, ale generalnie nas jeszcze bardziej zastrasza. Także ja dostaję ogromną liczbę takich wiadomości, komentarzy od osób, które są naprawdę przestraszone i które boją się zacząć lub zostać na diecie właśnie jakiejś niskowęglowodanowej. Chciałabym się dlatego z wami dzisiaj na ten temat, chciałabym porozmawiać. Jak do tego podejść, czy się bać, kiedy się bać i czego się bać, jeżeli chodzi o ten No to cholesterol. słuchaj, zadałaś tyle pytań, że to są pytania na trzy wywiady i oczywiście za chwilę będziemy na to wszystko odpowiadać, ale chcielibyśmy umieścić to wszystko w kontekście, w takim kontekście, że po pierwsze myślę, że jestem przekonany, że nowa nauka dotycząca w ogóle funkcji cholesterolu w organizmie, czyli tej całej hipotezy cholesterolowej, z jednej strony padnie, a z drugiej strony otworzy się nowa, niefinansowana przez firmy produkujące statyny. I to jest ten kontekst, który jest świetny. Uważam, że środowisko niskowęglowodanowe zmieni to podejście i dzięki takim wywiadom, jak chociażby ten, coraz więcej także lekarzy zorientuje się, że niekoniecznie wszystko to, co widać chociażby w konsensusach albo w rekomendacjach wielkich towarzystw kardiologicznych, jest prawdą. I tak bym to zostawił. Oczywiście, ja też dodam, że no chociażby ten wywiad jest dowodem na to i wiele innych osób, które mówią o tym cholesterolu, jest rzeczywiście nadchodzący czas na zmiany. No bo ileż my możemy opierać się na danych sprzed kilkudziesięciu lat, no to już nie wypada pewne rzeczy powtarzać, a z drugiej strony, mimo że nie wypada, mimo że świadczy to po prostu o zwykłej niewiedzy, mimo że świat się zmienił, wiedza się zmieniła, to że nadal pacjenta postrzega się przez jeden pryzmat, przez pryzmat cholesterolu, tego LDL, no to jest po prostu dowód na to, że system sam z siebie się nie zmieni, że do zmiany systemu potrzeba czasu, czasami kilkudziesięciu lat i pocieszenie polega na tym, że żyjemy w czasie internetu. Halo, my sobie teraz robimy wywiad przez internet. Będzie nas słuchać sporo osób siedząc sobie w fotelach w różnych zakątkach świata. I to, że jest czas internetu, jest nadzieją dla ludzi, bo wcale nie trzeba czekać na system, aż się łaskawie zaktualizuje, tylko wiedza jest na wyciągnięcie ręki. Trzeba brać tą wiedzę i wdrażać tą wiedzę w życie. No to na przykład wiedza jest taka, znaczy przynajmniej zdobywanie wiedzy wymaga zadawania pytań. Nie po prostu brania tego, co ktoś mówi bezkrytycznie, tylko zadawania pytań. No Sylwia, musimy zadać sobie pytanie, czy cholesterol, czy ta cząsteczka LDL, o którą ty pytasz, jest z natury złą cząsteczką. No bo jeżeli jest, no to pozbywajmy się jej bezwzględnie, wszelkimi sposobami, obniżajmy ją do zera. Ale pytanie, czy jest tak bardzo złą cząsteczką? I teraz odpowiedź jest bardzo prosta, bo wszyscy wymieniają te słowa czy te litery w kontekście choroby sercowo-naczyniowej i w kontekście miażdżycy, a naszym zdaniem zbyt mało rozmawiamy na temat faktów i rzeczywistej roli tej cząsteczki w organizmie. Przestańmy mówić
tylko i wyłącznie o tym rzekomym powodowaniu miażdżycy, ale myślę, że dzisiaj uda nam się obalić ten mit, można śmiało powiedzieć mit na temat cząsteczki NL, ale wymieńmy chociaż kilka rzeczy po to, żeby ludzie zorientowali się, że cząsteczka LDL chociażby lub jej niedobór, nie inaczej, ona służy do potrzebna jest do prawidłowej odpowiedzi na infekcję. Jest to bardzo ważny element układu odpornościowego i założę się, że wiele osób nie słyszało o tym, że LDL to jest bardzo dobra cząsteczka, jeżeli chodzi o odporność i walkę z infekcjami. Oczywiście, że tak. Idźmy dalej. Jeżeli infekcje, no to gdyby nie LDL, to podczas ataku naszego organizmu przez bakterie, wirusy, chociażby w sezonie infekcyjnym, chociażby podczas grypy, chociażby podczas jakiegokolwiek wirusowej infekcji sobie wymyślicie, ona neutralizuje te bakterie, po prostu aktywnie ich szuka i neutralizuje, pomaga układowi odpornościowemu ją zwalczyć. Idźmy dalej. I to nie będą wszystkie ważne elementy tej cząsteczki, bo wszystkich nie jesteśmy w stanie tutaj wymienić. LDL dostarcza też cholesterolu, bo LDL jest takim transporterem trójglicerydów, cholesterolu, witaminów rozpuszczalnych w tłuszczach. Dostarcza cholesterol do jajników. Do jajników i do jąder, no po to, żeby z tego cholesterolu produkować niezbędne hormony, takie jak estrogeny i testosteron. No, sugeruję, żeby jako mężczyźni mieć testosteron, bo bez testosteronu jesteśmy słabi, bez testosteronu nie jesteśmy męscy, bez testosteronu nie potrafimy przekazywać swoich genów dalej. Więc ja sugeruję, żeby mieć LDL na odpowiednim poziomie, czyli nie niskim, tylko... To znaczy, kiedy jest ten odpowiedni poziom? O jakich mówimy parametrach? No to świetne pytanie, no bo zaraz, no to jak sobie znów usiądziemy i niezależnie zadamy to pytanie, to uważam, że trzeba uczciwie zadać takie pytanie. Jak to jest, że nie w każdym kraju, chociażby europejskim, są takie same normy laboratoryjne? To zaraz, to ja jadąc do Francji jestem innym człowiekiem, to ja jadąc z Polski do innego kraju do innego kraju europejskiego jestem innym człowiekiem i co, tam się jakoś cudownie coś zmienia, że normy mogą być na przykład wyższe, że dopuszczalny poziom cholesterolu jest wyższy? Dla mnie to już jest manipulowanie i coś tu jest nie tak i coś śmierdzi. Oczywiście normy cholesterolu są ustalane na podstawie pewnych założeń, na podstawie pewnych statystyk, na podstawie danych, które jak za chwilę udowodnimy są mocno pod wpływem firm farmaceutycznych. I na twoje pytanie, to jaki powinien być poziom cholesterolu LDL? Ja bym raczej odpowiedział na pytanie w ten sposób, że lepiej zajmijmy się tymi ważniejszymi cząsteczkami, na które powinniśmy patrzeć w lipidogramie i wtedy oceniać ich poziom, a cholesterolowi LDL dali urosnąć do momentu, kiedy twój organizm zdecyduje, że to jest odpowiedni poziom. To, jeżeli pozwolisz, to mogę jeszcze pociągnąć, Sylwia, ten temat kawałek dalej. Tak. No bo zobacz. Pytałaś o cholesterol, jaki jest wysoki. I teraz trzeba to ubierać w kontekście. No bo wyobraźcie sobie taką osobę, która ma niskie trójglicerydy, która ma niski poziom insuliny, która ma niski stan zapalny, czy nie ma w jej organizmu stanu zapalnego, wycofała sobie cukrzycę, wycofała sobie nadciśnienie tętnicze, ale jedyne co, to ma podwyższone według tych norm LDL. Na przykład ma LDL 290. I teraz, czy ta osoba według was ma większe ryzyko zawału niż osoba z otyłością brzuszną, ze stłuszczeniem wątroby, z trójglicerydami 300, z nadciśnieniem tętniczym na dwóch lekach, ale z prawidłowym cholesterolem LDL? Zadajcie sobie pytanie, jak myślicie tak na logikę? Jeżeli chodzi o ten właśnie cholesterol, LDL, ten tak zwany zły cholesterol, on też się dzieli, tak? Czy to nie jest też jednomierny jakby cholesterol, tak? On też się dzieli na te większe cząsteczki i mniejsze. 80% z niego to jest właśnie ten dobry, ten zły niby, ale tak naprawdę dobry dla nas cholesterol, że tylko 20%, bo są dwa jakby te typy A i B, nie wiem, czy się z tym zgadzacie, ale że właśnie ten zły, ten B, to jest tylko 20% i to on powoduje, że
trójglicerydy i tak naprawdę to on nas tylko powinien interesować, właśnie trójglicerydy i te markery, o których właśnie powiedziałeś, te wyznaczniki, te inne jeszcze wskaźniki, które mogą sugerować, że mamy jakieś zagrożenie, tak? Że zagrożenie chorób serca, miażdżycy i tak dalej, a nie ma to nic wspólnego i podobno nie ma żadnej korelacji między wysokim cholesterolem, LDL i tymi parametrami, czy w ogóle cholesterolem. Ważne jest też, jak wysoki jest ten dobry cholesterol, a on bardzo często idzie w górę. Ja mam prawie 90 właśnie ten HDL i trójglicerydy oczywiście właśnie, tak? Czyli czym niższe trójglicerydy, tym to jest jakiś wskaźnik, prawda? Na to mamy zwracać uwagę? Ja bym generalnie w tej rozmowie skupił się i takim celem tej rozmowy moim zdaniem powinno być to, żebyśmy po tym wywiadzie przestali w ogóle zwracać uwagę na tą cząsteczkę LDL bez względu na to, czy ona się dzieli na mniejsze i większe, tylko w końcu zaczęli oceniać zdrowie metaboliczne człowieka, nie tylko pod kątem LDL, tylko musimy wziąć pod uwagę te zdecydowanie lepsze do oceny zdrowia metabolicznego człowieka parametry, chociażby te parametry jak trójglicerydy, a najlepiej stosunek trójglicerydów do HDL i takie powinno być zadanie tej rozmowy. I oczywiście masz rację, cholesterol LDL dzieli się na mniejsze i większe i te mniejsze, które są zoksydowane, które są bardzo często zglikowane, czyli ta cząsteczka LDL poddana patologicznej sytuacją, czyli na przykład zbyt dużemu poziomowi glukozy we krwi albo stresowi oksydacyjnemu, ona zostaje uszkodzona i w wyniku czego zmniejsza się i ta mniejsza cząsteczka LDL już nie jest w normalny sposób wyłapywana w tym cyklu wątrobowym, czyli normalnie jest tak, że cholesterol krąży, czyli produkowany jest w wątrobie, VLDL później jest przechodzi w te poszczególne cząsteczki IDL, LDL oddaje po drodze energię w postaci trójglicerydów i wraca do wątroby, ale ta uszkodzona cząsteczka nie wraca do wątroby, bo wątroba nie jest w stanie jej wyłapać i krąży po organizmie jako, można powiedzieć, efekt stanu zapalnego, powodując uszkodzenie. Osoby zdrowie metaboliczne nie mają praktycznie tych małych cząsteczek, więc nie powinny się martwić o ten duży LDL, który jest niezbędny do życia. Czyli my martwimy się o to, co ewentualnie może spowodować popsucie tej zdrowej cząsteczki na złą cząsteczkę, niż skupiać się jedynie na tym napisanym na papierze LDL, bo to jest już nieprofesjonalne. Dobra, a teraz jeżeli ktoś boi się, że może mieć właśnie jakieś choroby serca, udar i tak dalej i chce mieć pewność zrobić badania, które, dzięki którym będzie spokojniejszy, co powinien zrobić? Jakie badania warto jest zrobić wtedy? Zanim zrobić badania, taka osoba powinna zdobyć wiedzę i wiedzieć, czy zdobyć wiedzę, co jest główną przyczyną tych chorób, które ty wymieniłaś, bo wtedy będzie miał odpowiedź. A wiedząc to, my o tym mówimy na naszych kanałach, no bardzo często powtarzamy słowo insulinooporność. U podstawy tych chorób leży insulinooporność. No to już mniej więcej gdzieś tam zaczyna świtać nazwa insulina. To jest po pierwsze. Ale jeszcze ciągnąc temat, czy to zawał, czy to udar, to są klasyczne i najczęstsze, oczywiście pomijając ten margines, bo zdarzają się przypadki niezależne od insulinooporności, ale my się nie zajmujemy tym marginesem, my zajmujemy się większością osób, a zdecydowanie u większości osób przyczyną zawału i udaru jest insulinooporność, najczęściej cukrzyca typu drugiego w połączeniu z nadciśnieniem tętniczym i to trzeba diagnozować, a jak to zaraz pewnie Łukasz doda. Dokładnie, no to odpowiadając na twoje konkretnie pytanie. Na pewno każdy powinien bezwzględnie zmierzyć sobie poziom insuliny na czczo. Jeżeli wyjdzie w normie, czyli jednocyfrowy wynik, ale dalej ta osoba czuje się niedobrze, zasypia po jedzeniu albo ma otyłość brzuszną, to krzywą insulinową. To jest pierwsze, najważniejsze. Do tego powinna iść krzywa glukozowa. Następne badanie to jest hemoglobina glikowana. Kolejne badanie, notujcie sobie, to są poziom trójglicerydów. Najlepiej cały panel lipidowy zrobić. Kolejne badanie to jest ALAT, ASPAT, czyli aktywność enzymów wątrobowych i GGTP. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że przy chorobach metabolicznych typu insulinooporność bardzo często spotykamy też stłuszczenie wątroby, które może wyjść w badaniach właśnie tych laboratoryjnych.
Warto zrobić poziom elektrolitów, to już tak dla ogólnego zdrowia i na pewno warto ocenić funkcję tarczycy, ponieważ bardzo dobrze funkcja tarczycy koreluje z poziomem trójglicerydów. Dam przykład, jeżeli masz niedoczynność tarczycy, to twoje trójglicerydy będą pewnie w kosmos i nie obniża się wtedy ich tabletkami, tych trójglicerydów, tylko powinno się znormalizować funkcję tarczycy, a za tym pójdzie ten wskaźnik jak, taki jak trójglicerydy. A powiedzcie mi, czy tomografia, badanie tętnic wieńcowych, czy koronografia, czy któreś z tych badań, czy one mają, czy dopiero gdy lekarz nas skieruje, gdy ma jakieś podejrzenia, czy wtedy warto, czy ktoś, kto chciałby się, bo na przykład mój lekarz amerykański tutaj, gdy właśnie mój cholesterol poszybował w górę, zasugerował mi tomografię tętnic wieńcowych. No dobrze, to ja uważam, że to jest przerost formy nad treścią. O ile to badanie jest bardzo nowoczesne, można powiedzieć skomplikowane i z precyzją może pokazać, czy są blaszki miażdżycowe, czy nie, no to jakby co to zmienia u pacjenta? To badanie nie pokazuje, jaka jest przyczyna potencjalnych blaszek miażdżycowych chociażby, no bo umówmy się, nie trzeba robić tak drogiego i skomplikowanego badania, żeby powiedzieć pacjentowi, proszę pana, proszę pani, ma pani insulinooporność, jeżeli tego nie wycofamy, no to czeka panią cukrzyca, oczywiście czeka panią miażdżyca wielonarządowa i pełne tego konsekwencje, czyli prawdopodobnie udar, zawał i wiele chorób, więc moim zdaniem robienie takiego badania gdzieś tam na początku, kiedy widzisz badanie w ogóle jeszcze cholesterolu, czyli ten stary paradygmat, no to jest przerost formy nad treścią i to jest szukanie nie tego problemu, który chcemy znaleźć. A, bo jeszcze dodam, no bo załóżmy, że masz wykonane to badanie, no i masz czyste naczynia, w ogóle wszystko super, no ale masz insulinooporność. Czyli tak naprawdę ty jesteś człowiekiem uspokojonym, bo wykonano tobie badanie profesjonalne i jest napisane czysto, cokolwiek to znaczy, no to ty jesteś człowiekiem uspokojonym wewnętrznie, ale tak naprawdę wcale to badanie nie daje ci podstaw, żeby być spokojnym, bo ty chcesz zapobiec tej miażdżycy, a to badanie może ci tylko pokazać, czy już jest problem, czy tak naprawdę jeszcze nie. Nie ma i co dalej. To ja teraz, pozwolisz, że uzupełnię to. Nie wiem, czy ty pewnie wiesz i widzowie twojego kanału pewnie możliwe, że to śledzą, ale 7-8 grudnia była konferencja, na której dr Budow i Nick Norwitz przedstawili wstępne wyniki swojego badania na... Widziałam. Na temat, dokładnie, hiperresponderów. To musicie wiedzieć, że jest pewna grupa osób, jeszcze no, określimy to oczywiście, jak duża jest to grupa, ale... Jest pewna grupa, która jeżeli ograniczy węglowodany do poziomu ketozy, to te osoby mają bardzo wysoki poziom LDL, nawet do 800, nawet 700 i tak dalej. I jest badanie, właściwie pierwsze na świecie badanie, które otwiera cały, jakby ten obszar, który naprawdę uważam, że zmieni całą hipotezę cholesterolową, ponieważ 100 osób na keto od ponad 4 lat, średnio chyba 4,7 roku na keto. Tak, dokładnie. Byli porównywani do osób na diecie mixed, czyli jedli wszystko, czyli ogólnie. I okazało się, że porównując te osoby do siebie pod kątem właśnie calcium score, czyli tego, o co ty pytasz, to nawet w wielu parametrach te osoby na keto i z potężnym cholesterolem miały zdecydowanie lepszy wynik. Ale w badaniu prezentowanym 7-8 grudnia, już w konkretnym, tam było porównanych 80 osób, nie było żadnej statystycznej różnicy między ilością tej, nazwijmy to, blaszki miażdżycowej u uczestników na wysokim cholesterolu, na keto i tych, którzy jedzą wszystko. No to ja zadam pytanie. Jeżeli hipoteza cholesterolowa mówi, że LDL jest przyczyną z miażdżycy, a ta jest przyczyną zawału udaru, to co zrobimy z tymi ludźmi? Oni, uważam, powinni obalić ten paradygmat i spowodować, że powinniśmy wszyscy usiąść i budować całą nową wiedzę nauki opartą nie o LDL, tylko opartą o zdrowiu metabolicznym. Ja myślę, że te osoby powinniśmy nazwać paradoksem, jak to się mówi, albo jakimś takim dziwactwem. I zapomnieć. I po sprawie.
Wiecie, jeszcze w tym badaniu ja w ogóle wrzucę dla osób zainteresowanych link do tego, jak doktor Budow opowiada, prezentuje te wyniki. On też wspominał o tym badaniu w Danii robionym prawie 12 tysięcy osób, bo tutaj mówimy o tych, którzy byli 4 i 7, tak, niecałe 5 lat na keto, a on właśnie też opowiadał, pokazywał to badanie z Danii, gdzie było tych osób prawie 12 tysięcy i to są osoby, które przez wiele lat, praktycznie przez całe życie miały wysoki cholesterol i też tutaj są jakby to wszystko pokazuje te badania, że nie ma jakby tej korelacji, że wysoki, że ten LDL wysoki nie ma tak naprawdę żadnego przełożenia na to, czy mamy miażdżycę, tak, czy mamy później jeszcze inne, czy to ryzyko jest po prostu wzrasta, tak, z wysokim LDL. Tak, no, plus musimy sobie zadać pewne pytanie, kto nam stworzył naukę dotyczącą cholesterolu i LDL? No tą naukę stworzyły nam firmy. Teraz musimy też zadawać pytanie, na przykład takie, skoro jeżeli LDL jest przyczyną, bo tak twierdzą Europejskie Towarzystwa Kardiologiczne w wydanym konsensusie w 2018 roku, jeżeli LDL jest przyczyną, to jak to jest, że w potężnym badaniu, którego link tutaj też podrzucimy w opisie, w którym brało 14 tysięcy pacjentów przyjętych na ostry dyżur z ostrym zawałem, ponad 50% z tych osób przy przyjęciu z zawałem miało LDL poniżej normy, powyżej. Poniżej normy. To jak to jest, że oni mieli zawał, mimo tego, że mieli LDL poniżej normy? A, rozumiem. No tak. No to takie pytania trzeba zadawać. Więc no to są oczywiście pytania niewygodne. Trzeba też zadać pytania odnośnie no, wielu badań. Jest takie fajne badanie, które było prowadzone właśnie w miasteczku w Holandii, w takim miasteczku Leiden. I tam obserwowano przez 10 lat osoby między 85 i 95 rokiem życia i sprawdzano zależność między niższym cholesterolem, trochę wyższym i najwyższym cholesterolem. I okazało się, że ci o najwyższym cholesterolu, czyli w tym największym kwadrancie, po pierwsze żyli dłużej, a po drugie mieli mniejszą, zdecydowanie statystycznie istotnie mniejszą ilość infekcji, a jak wiemy, jak 95-latek zachoruje na zapalenie płuc, bo też badano właśnie takie infekcje, to tak naprawdę w wielu sytuacjach on już z tej infekcji nie wychodzi. Ale dodatkowo w tej grupie mniejsza ilość chorób nowotworowych miała miejsce, więc to trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy cholesterol dobry jest wysoki, czy trzeba dążyć do tego, żeby obniżać go jak najbardziej. No właśnie, także myślę, że wyjaśniliście tutaj to, nie pozostawia to już tak naprawdę żadnych wątpliwości, na co mamy zwrócić uwagę i na pewno nie na to, jakie są parametry cholesterolu, nawet tego LDL, nie powinniśmy się go bać, tak? Tylko od czego zacząć? Od zmiany chyba diety, prawda? To słuchajcie, musimy zdawać sobie sprawę, że samo już z utrata czy schudnięcie powoduje o 10 kilo, dobrze mówię, 10 kilo powoduje spadek cholesterolu LDL o 10%. Zobaczcie, a co, jak łatwiej, najłatwiej schudnąć, najzdrowiej, styl niskowęglowodanowy, to jest jedno. Nie może, uważam, że karygodne jest dopuszczanie do takiej sytuacji, kiedy palący pacjent przychodzi do lekarza, lekarz mu bada poziom LDL i widzi, że ten pacjent ma podwyższony LDL, gdzie wiadomo, no chyba, że ten lekarz biedny nie wie o tym, ale samo palenie jest czynnikiem niezależnym podwyższenia cholesterolu. No to dla mnie to jest jakieś poplątanie z pomieszaniem, jeżeli ten pacjent dostanie tabletkę zamiast skierowanie do psychologa na psychoterapię, która ma rozpocząć proces rzucania palenia. No przecież to jest matrix. Wystarczy bardzo często schudnąć, zacząć aktywność fizyczną, zdrową. Może trzeba powalczyć ze stresem, może trzeba poprawić relacje, może trzeba wystawiać się na słońce. To są te wszystkie czynniki, które powinniśmy brać w gabinecie pod uwagę, a nie tabletka, statyny, które oczywiście ich ugruntowana pozycja jest ugruntowana na bardzo złych podstawach. Słuchajcie, jeszcze jest taki fajny, znaczy sposób, który dr Kenberry, amerykański lekarz, on się dzielił w swoim filmiku właśnie na temat cholesterolu, który też mogę podlinkować, ale myślę, że to jest fajne dla osób, mówił, żeby się w ogóle jakby zorientować, tak? Czy jesteśmy w tej grupie ryzyka, czy nie. To jest, żeby zmierzyć sobie obwód w pasie, w centymetrach albo w calach i podzielić go przez centymetry wzrost nasz, tak? I zobaczyć, jaki będzie wynik. I jeżeli wynik jest poniżej 0,5, to najprawdopodobniej nie mamy się czego obawiać.
Natomiast jeżeli jest powyżej 0,5, no to już oczywiście te wszystkie inne, tak, znaczy, że nie jesteśmy w super formie i może trzeba się zastanowić, gdzie szukać i jak sobie pomóc w tej sytuacji. Oczywiście to jest jedno z bardzo praktycznych narzędzi i bardzo szybkich narzędzi, bo do tego nie trzeba... Domowych. Oprócz chwili czasu, oczywiście dr Canberry jest nam znany, no bo znamy się osobiście, bardzo się polubiliśmy. Spokojnie można powiedzieć, że jesteśmy dobrymi kolegami, dlatego że Canberry był prelegentem na czystej konferencji. Był we Wrocławiu w tym roku we wrześniu na czystej konferencji i na pewno będzie, jako tym razem jako gość specjalny, gość honorowy, jeszcze raz przyleci na czystą konferencję. 21-22 września, ale mówię, to jest świetne narzędzie, o którym mówi Canberry. Drugim kolejnym takim praktycznym narzędziem, które bardzo łatwo można wykonać, to jest chociażby stosunek trójglicerydów do HDL. Czyli jeżeli macie już te badania laboratoryjne wykonane, no to nie patrzymy na LDL, to już wiemy. LDL i cholesterol całkowity zamykamy, oczy przekreślamy, on nie jest istotny, jeżeli chodzi o ryzyko sercowo-naczyniowe, ale patrzymy na trójglicerydy i HDL, a najlepiej jak sobie podzielimy poziom trójglicerydów przez poziom HDL i wynik powinien być jak najniższy poniżej 1,8, a poniżej 1,5 to już jest bardzo dobrze. To świadczy o tym, że im wyżej 1,8, tym wyższe ryzyko sercowo-naczyniowe, więc my powinniśmy patrzeć na kilka innych czynników, a na pewno nie powinniśmy patrzeć na LDL. Super, to jest wszystko, o co chciałam Was zapytać w dzisiejszej rozmowie, ponieważ teraz się pożegnamy z widzami. Dzisiaj myślę, mam nadzieję, że już nikt się nie będzie obawiał wysokiego cholesterolu, LDL szczególnie po naszej rozmowie i że uspokoiliście widzów i wiele osób, które praktykują właśnie te diety, które się boją. I za chwilę porozmawiamy sobie dalej, bo mam bardzo dużo do Was pytań innych, które są często poruszane przez osoby właśnie jedzące w ten sposób, który filmik się ukaże też za kilka dni. Natomiast dzisiaj już się pożegnamy. Prosimy oczywiście o paluchy w górę i o polecanie jak najdalej tego filmu, przekazywanie, komentowanie i polecanie tak, żeby on poszedł w świat, żeby się jak najwięcej osób dowiedziało, dlatego że no, to jest bardzo ważna informacja, którą chcemy tutaj przekazać i podzielić się. Także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Również dziękujemy. Dziękuję. Można pięknie żyć także z wysokim cholesterolem. Ha ha ha.